Siemka i hejka, z tej strony Mamut 595, a to jest kolejny odcinek Zagrajmy w Gothic po no dość dłuższej przerwie, ale na szczęście już się ona skończyła, no bo w sumie chyba 10 sierpnia wstawiłem ostatni odcinek, no więc to jest spory kawał czasu. Po 2 tygodniach no wreszcie znalazłem, no powiedzmy teraz sobie taką chwilkę, by czas, żeby nagrać jakiś tam dla was odcineczek. A ten szrat idzie za nami. Ale dobra. W najbliższym lesie zginie. W ogóle, co ja teraz mam zrobić? Na czym ja skończyłem, bo to zapomniałem, bo dosyć dawno nie nagrywałem. Ale tak, no teraz były. No jestem na śmie na bagnie, czyli węże już są załatwione. Troll jest załatwione. I śniostwór jeden jest załatwiony. Mówię jeden, ponieważ będę chciał chyba jeszcze po prostu przejdę sobie przez ten wielki las, największy w górniczej dolinie, a tam są bodajże teraz w drugim rozdziale. Się beził, topi mi jeszcze i będzie kicha. Głupie sterowanie z pod wodą, którego nie cierpi. Tutaj trzeba to jakoś, muszę to ogarnąć sobie. Nie wiem, którędy wejść, ale może tędy. Wejdę przez ten płotek. No, ale myślę, że jakoś tą przerwę teraz przeżyliście. Na szczęście jakoś zbytnio nikt się jakoś nie rzucał o nowe odcinki. No i to w sumie dobrze, ponieważ bez sensu byłoby pisać, no to tutaj i tak nic nie. Znaczy by nie przyspieszyło raczej, ale cieszę się, że jesteście cierpliwi i poczekacie na ten odcinek z Gothica czy tam Darkstona ten odpowiedni czas, no bo to jest miłe, że ma się wyrozumiałe widzów. Tak, no to teraz nie, chyba stąd wychodzę od razu, nic nie kupuję, bo no bo tak, gnisty jaszczur teraz. Oj, będzie ciężko. Mam jakieś tam spele ludowe. Czyli, no bo one zadają taki większy. Ognisty jaszczur są podatne chyba bardziej na jakieś magię wody niż na przykład na broń. I czary z kręgu magii ognia. No, ale zobaczymy jak tam pójdzie, mam nadzieję, że jakoś tak luźno je pokonamy. No, jest ich tam chyba 7 tych jeszczurów. Ale za nie jest bardzo dużo expa, więcej niż za cieniosfer, bo za cieniosfer jest 400. Natomiast za tego jednego ognistego jeszczura mamy już, można zdobyć aż 500 expa. Czyli to jest naprawdę wręcz, no, 3500. Będzie mieć z tych jaszczurów, a to są tylko jaszczury, które znajdują się w... Oh fuck! Proszę, hity, wchodźcie! Nie, dwa cieniostwory, no ja, ludzie, co to ma znaczyć? Jeszcze krwiopijca mi wchodzi w zasięg, no. Ty, dobrze, ten wolno. Hit jeden, fajnie. Mamy drugi róg cieniostwora i trzeci. Normalnie możemy otworzyć taką produkcję sobie normalnie ulumulu. O, i można to sprzedać za dosyć dużą sumkę, bo przecież chyba każdy chciałby się dostać do miasta orkowego, prawda? Fajnie. Czekaj. Ale to jest normalnie komiczne. Ile tego, jak te... Jaki jest normalnie ten łańcuch pokarmowy w tym lesie, można dojrzeć, to normalnie perfekcyjnie jest to pokazane. Wilk goni krew do szczura, krwiopijca goni ścierwojada, ścierwojad je robaczki, czy tam no coś tam w tej trawie grzebie, ale jest tych wilków, no wow. Ja to coś czuję, że zaraz level bijemy w tym lesie. Bo no tak
każdy ten, chociaż nie wiem, 10 tysięcy expa potrzebujemy jeszcze, żeby bić. Ale każdy ten potworek cały czas, o, a to 70, a to 90, a to 50. I tego expa się zbiera i to dosyć całkiem sporo. Też już przeszło 1000 tutaj. O rany, co to za krota? Wow. Ej, czy ja o czymś tutaj nie wiem? Wow. Niesamowite. Taka pusta. Pewnie się nie stwory tutaj nocują czy coś takiego. Ale nigdy w niej nie byłem. Szczerze się przyznam. I się zbiera noc. Szybciutko zasuwamy do... w prawo. Ścierwojadki. O, tutaj jest ich mnóstwo. Normalnie mnóstwo. O, miałem rację. Raz, dwa, trzy. I, no, i są jeszcze dwa. No to może tak. Nie aż tak dużo, ale jednak trochę. No, nie, nie pomyliłem się jednak. Było ich 8. O, tak, 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 tak. No i po prostu, no jak wróciłem już z wakacji, no z tego wyjazdu, to byłem, urodziny w Warszawie, byłem też, no powiedzmy, na Mazurach, też tam parę dni spędziłem, bo byłem tak nad takim, no, nad Narw, znaczy tak, na styku Narwi i Bugu chyba, nie chcę tylko mylić rzek, ale bardzo fajne miejsce i spędziłem tam kilka dni, to tak, no, bajecznie tam jest, ładnie dosyć okolica to była. Zresztą jak sobie Mazury w końcu startowały tam do jakichś tam, prawda, tam cudów świata, czy tam natury, więc no, w końcu musiały za coś one startować, no i naprawdę są, znaczy ja byłem w takim przedsionku, powiedzmy, ale może mi już się podobało. Warto było zobaczyć, bo w sumie tak na Mazurach jeszcze tak naprawdę nie byłem, ale zamierzam się kiedyś wybrać. A tak zobaczyłem już sobie przynajmniej kawałek, no i wiem. Tu są orkowe psy, tak. Kiedyś mi się pomyliło. I po prostu pomyliłem je z... Kurde, no. Jak mnie to wkurza, to normalnie nie czaję. Pomyliłem te orkowe pieski sobie z wilkami i lecę na nie. A ja byłem wtedy cieniem? Tak, chyba cieniem. To był jeden z... chyba pierwsza moja gra. Ej, ja tu zginę w sumie. Znaczy, może nie, ale... ale ten orkowy pies jeden, znaczy hity na orkowych psów nie chcą wchodzić, nie wszystkie. Właśnie te orkowe psy są dosyć, mają spore błędy w tej grze, bo tak jak każdego wilka, i to wszędzie praktycznie, w każdym miejscu mogę zabić, od razu wchodzi strzał. Natomiast no w przypadku tych orkowych psów one nie są, no... no mają te jednak swoje, no, jakieś tam błędy. Czy to już wszystko? Dosyć spory ten las, trochę przemierzyłem. 2000 expa jeszcze, no myślę, że to już jakieś 4000 expa w lasie. Czy to dużo, czy to mało, no ocencie sami, no. Na tym poziomie to może już nie jest dużo, ale no warto przecież jakieś tam... a trochę tutaj nabić, a trochę tam. I ten exp, no, no, uzbiera się to zawsze i nowy level można wbić. I tu jest ciekawe, bo mogłem, no właśnie, mogłem od strony morza sobie tam wpłynąć na tą wyspę i no właśnie, wtedy jaszczury nie mogłyby tam wejść w tą wodę, a ja może bym jakoś się tam zabił. Mogłem od strony właśnie obozu na bagnie przypłynąć, no ale tego nie zrobiłem, trudno. Może sobie jakoś z nimi poradzę, nie wiem, zamienię się w coś, super lodu. Aha, dobra, to będzie to. Tylko tu się przyda safe, naprawdę. Bo mogę tutaj naprawdę, no, powtarzam, naprawdę. Koniec z tym. Mogę tutaj po prostu przegrać. I to szybko mogą mnie zabić te jeszczury. Ale no zobaczymy, jak to wygląda. Może tak po jednym. O właśnie, o tak.
Fuck my life. Besi! Help, help, help. Omg! Oh my god, Jesus. Uciekłem. Bo wiecie co? Jaszczury, to mogę wam zagwarantować, są o wiele szybsze od Besiego, od normalnie ludzi w gotiku. I jakby taki mnie dogonił. Wystarczy jeden jego po prostu strzał, prawda? I wtedy ja już nie mam co robić na tym świecie. Tak, zgadza się. Tak jest prawda. Jakoś skoczę tutaj na tą wodę i może je pociacham. Bo ta magia tak słabo coś działa na te jaszczurki. Do wody chyba się nie zabije, zgadza się. Nie musiałem używać delayta. Co jest miłe. No. Zresztą kiedyś się wykorzystywało, jak się nie używał bugów na przykład, bugów, czy jak tam zwał, kto woli. No to właśnie w taki sposób się brało i zwalczało problemy. No lol. Skapniesz się może w końcu. Nie dwa. Sopel lodu może. Tak z daleka je ciachnę. O, ten to już jest taki... Bezi, top się! Top się. A Jezu, może tak? Nie, proszę, nie. Czemu? Ja chcę jego się tak ładnie zabić z łuczku, tak bezboleśnie. Pięknie? Jest, ładnie. Nie no, nie żałuję, że włók wpakowałem. Czy wy to widzicie, jak ładnie, jak normalnie udało się pozbyć tych jaszczurów? To jest genialne. Zachowałem tam jakiś minimalny dystans, ale to pozwoliło mi, żeby po prostu je zabić tak, no już w miarę szybko. Tu się przyda save, bo chcę jeszcze zabić te cztery jaszczurki ogniste i to będzie na tyle w tym odcinku. A jak się nie uda, to po prostu będzie koniec odcinka bez zabitych jaszczurów kolejnych czterech. I bez 2000 dodatkowego expa, które jest mi bardzo potrzebne. Znaczy, dobrze byłoby je zdobyć. Ale to... O! Już wiem. Nie wiem. Jakby mi się tutaj udało wejść. Ale mi się nie uda tutaj wejść. O! A może mi się uda tutaj wejść? Nie uda mi się tutaj wejść. I już nie irytuję zbytnio tych jaszczurów, bo mi jeszcze tutaj ładnie poparzą. Tak trochę doiłem tego, bo w wodzie się chyba nie mogę zapalić, co jest dobre. Bo jakbym się zapalił, to dużo życia po prostu tracę automatycznie. A w ten sposób trochę mniej. I chciałbym, żebyś ty, Bezi, może jednak trafił w tego jaszczura, co by pozwoliło mi może go zabić, no ale żeby on do mnie podszedł. O tak? Nie, no. Bezi. O nie. Nie mogę pływać. Znowu Marvina użyję? Co, odcinek? Nie. Ludzie, dobra, no. Użyję kołdów, no. Sorry. Nie można tak. Nie można. Wiedzcie o tym. Ale trzeba sobie radzić. Sorry. Znaczy ja będę używał kołdów w takich przypadkach, bo nie mam zamiaru wczytywać. Nie chcę mi się po prostu. Pierdolę takie, że takie normalnie taką zabawę. Taki po prostu. Mój gust. Halo? O tak! Gdzie one idą?
Chciałbym no trafić chociaż raz. Raz. O tak, weź do wody. Do wody. Modl się, chlub. Bo już myślałem, że znowu się zepsuł. Ale dobra, szybko, szybko, póki są tak blisko. Chciałbym je tak w wodzie złapać. O, o, o. Ej no. Kurde, są przerypane błędy, zauważyłem. Po prostu. Jeśli utonę, kiedy mam łuk, zresztą nie odjęłem nic z życia, więc ten Marvin tam nic nie szkodzi. Występuje następujący problem, że... Nie. Błagam, nie. Fuck. To teraz po prostu następuje koniec odcinka, a z następnym no, zabiję je. Ale teraz mi się pewnie już czas skończyła ten odcinek. Ma 18 minut chyba. Albo 14. To by było za mało. No nie wiem. Jeszcze raz spróbuję. No tak trochę niemiło tak zakończyć, nie? Tak. Tak bez. Bez tych normalnie z takim pozytywnym akcentem. Tak myślę. Więc lepiej będzie, jeśli je zabiję. Będzie to przynajmniej dobrze wyglądać. Traf, bezi. O to mi chodziło. Ej, on tak, no tak, 400. Ale bezi jest na tyle głupi niestety, że kiedy przyjdzie mu strzelać, tak, kiedy przyjdzie mu strzelać, on po prostu idzie do przodu. Ja się teraz tak skupiam, wybaczcie, ale no, dla mnie jest to konieczne. Się boję trochę tych jaszczurów. Ale jak one teraz będą przyjdzie im chodzić po wodzie, to mogę je zabić. Ale nie, proszę. O, ale mało HP. O nie. Ale dobra, daj mi się napić. Czemu ja nie mogę ta pójść? No, ignoruj mnie, jaszczurko. Papa, ja już cię lubię bardzo. O tak. Teraz się szybko napić. Dwa. Go. Nie, myślę, że teraz spokojnie pokonam. Bo tu jest jeden taki odizolowany. Tylko, że mu nie wyłączyło się szybkie chodzenie. Nie wygram. No. Zastanawiam się, czy nie wyciąć tego przy odcinku. Ale to już koniec. Na dziś. Do zobaczenia w kolejnych. Pa, pa. Na razie.